serdecznie w ten ponury listopadowy dzień. Tym razem postaram się, aby ów filmik był w pełni aktualny, a to dlatego, że dotyczy próbnej matury. Chcę dzisiaj przekazać pewne wskazówki, refleksje na temat tego pierwszego, niejako wstępnego egzaminu. Zacznę od tego, że warto przygotowywać się nie tylko od strony intelektualnej, ale również psychicznej. I mam tutaj na myśli takie mądre podejście, odpowiednią postawę, która zmniejszy Wam stres. Powiem krótko. Każdy egzamin jest jedynie informacją. Ten będzie również informacją o tym, czy umiecie dużo, czy też jeszcze za mało. Informacją o tym, czy jesteście odporni psychicznie, czy też ulegacie stresowi i emocjom i umysły Wam pracują nieco gorzej. Tak należy go potraktować, kiedy zachowacie pewien dystans i nie będziecie tak uporczywie trzymać się tej potrzeby odniesienia sukcesu, to stres się zmniejszy i wynik będzie na pewno lepszy. Teraz powiem o tym, jak przygotować się do tego egzaminu, ale już od strony intelektualnej, aby go zdać, bo przecież wszystkim Wam właśnie o to chodzi. Sądzę, że nie warto zastanawiać się nad tym, jaka lektura pojawi się tym razem na próbnej maturze. A to z tej przyczyny, że będziecie pisać rozprawkę w oparciu o różne teksty kultury. Będzie fragment dramatu lub epiki i to trzeba będzie zinterpretować i po prostu postawić jakąś mądrą tezę, szukając później argumentów w tekstach kultury, które do tej pory poznaliście. I w związku z tym zalecam następującą czynność. Warto założyć sobie notatnik, w którym będziecie spisywać sobie wszystko, co oglądaliście i co czytaliście do tej pory. Przypomnijcie sobie jakieś wartościowe utwory literackie, nie mówię tu na przykład o literaturze dziecięcej, chociaż ona jest równie wartościowa, a może bardziej, ale nie jest odpowiednia do wykorzystywania na maturze. Chodzi o literaturę, o film i o malarstwo. Wystarczy wpisać sobie imiona, nazwiska autorów i tytuły i później dopisywać do tej listy to, co przeczytaliście lub obejrzeliście w trakcie tych poszczególnych mijających tygodni. Z takim przypomnieniem łatwiej będzie postawić tezę, szukając argumentów wśród tych tekstów kultury, które już znacie, niezależnie od tego, czy jest to związane z lekturami, z materiałem nauczania języka polskiego, czy też nie. Każdy z Was coś ogląda, coś czyta, wykorzystajcie te możliwości, bo po prostu to wypracowanie pozwala na dużo większą kreatywność niż wypracowanie maturalne w zeszłym roku. Poza tym zawsze macie jeszcze do wyboru analizę i interpretację utworu lirycznego. Tutaj warto napisać esej interpretacyjny, ale jest to w sumie dość trudne, więc myślę, że tylko ci, którzy umieją to robić naprawdę bardzo dobrze, odważą się na wybranie tej drugiej możliwości. Tyle na temat próbnej matury. Dziękuję za wszystkie polubienia i nadal proszę Was o te lajki dotyczące mojego fanpage'a, a dane są w opisie. Dziękuję za wytrwałość w kibicowaniu mi przy nakręcaniu tych filmików. Do zobaczenia na następnym.